trust only in the Force. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Fallen Order. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku eksplorowaliśmy tutaj oczywiście Datomira. Udało nam się niby zmaksować planetę, ale zostały nam jeszcze dwa wpisy w bazie danych i ja jestem właśnie przy pierwszym. Nie mam tego pojęcia, jak to pominąłem, w każdym razie tutaj mamy taką półkę, jeszcze wam pokażę dokładnie, gdzie jesteśmy, jakby być może kogoś to interesowało. Tutaj wystarczyło zjechać na dół, przejść tutaj kawałek i to właśnie mamy w tej lokacji tutaj. I to jest ostatni wpis odnośnie Sióstr Nocy, tak więc zobaczmy to echo na dobry początek. They were never even buried. So many Night Sisters died here. They didn't even stand a chance. Upadek. Te siostry nocy nie otrzymały godnego pochówku. Przemierzamy cmentarzysko. Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, jaka nam tutaj została, to fauna i flora na Datomirze. Jest to dwójeczka i generalnie w dzisiejszym odcinku już trochę zmieniłem taktykę, otóż będę raczej sobie pomagał komputerem, tak więc ja tu się będę co jakiś czas altabować po prostu i będę sobie szukać. I teraz tak, mam wrażenie, najlepszym sposobem na to jest tak naprawdę oglądanie filmów na YouTubie, bo najszybciej, bo wtedy widzimy też drogę, czyli to jest fauna i flora. Jak jest kurwa fauna i flora po angielsku, Jesus Christ, muszę tegoś napisać. Jedi Fallen Order, Datomir. No chyba fauna, tak po prostu i tyle. I mamy, proszę bardzo, jest jakiś gościu, który ponagrywał lokalizację wszystkich tych znajdziek. Czyli tak, potrzebujemy sobie dwójeczki, też ma na szczęście timestampy. I widzę, że to mamy przy statku. Niestety, czyli trochę mnie czeka backtrackingu. No to wychodzi. Nie wiem, czy z tej lokacji, w której teraz jestem, da się gdziekolwiek szybciej wydostać. Aha, i to jest tak po prostu tutaj. Ja tego naprawdę nie zeskanowałem. Dobra, czekajcie, sobie jeszcze tylko to sprawdzę jeszcze raz tylko na mapie, żebym był na 100% pewien, gdzie to jest. No ale tak, to jest zaraz naprzeciwko modliszki. Dobrze, no tak czy jak teraz muszę się stąd wydostać, tylko teraz muszę się zastanowić, czy stąd jest jakiekolwiek szybsze wyjście. No na pewno nie tędy. Tu mamy windę do Malikosa. Dobra, czyli musimy przejść sobie tędy, gdzie będziemy mieli windę i dzięki temu będziemy mogli się w miarę szybko wydostać na ten poziom, gdzie jest modliszka, także to nie będzie raczej wielki problem. Oczywiście wpierw jeszcze troszeczkę Sióstr Nocy. Nie wiem dlaczego, naprawdę moim zdaniem nie powinno ich tutaj być po tym, kiedy oczywiście dołączyła do nas kurwa, bo ja zaraz zginę. Fuck, Jezus Maria, z tym kiedy dołączyła do nas Merin, bo to trochę bez sensu, że one dalej są agresywne w stosunku do nas. Biorąc pod uwagę, że podejrzewam, że ona raczej mogłaby je, że tak powiem, odezwać. Dobra, tam musimy wejść sobie na górę, czyli chyba innej opcji jak tędy nie ma. Na to wychodzi. No dawaj, Kal, do góry. Szybciej, nie wiem, całego dnia. Dobra, tutaj też mamy siostrzyczki. Idziemy wpierw pajączka udupić, bo pajączek jest wkurwiający styka. I wiecie co, tak naprawdę to ja chyba nie muszę z nimi walczyć. Tak, no chyba muszę jednak. Bo się nie wespnę, widzę, kiedy one będą mnie tu atakować, tylko straciłem dużo życia. Także nie było to zbyt za przyjemne. Mam już tak mało, że mi gra bije sercem. A, jeszcze jedna rzecz, muszę sobie OBS-a na drugim monitorze przywrócić, żebym wiedział, ile nagrywał. Ile nagrywam! Zobaczcie. Czekajcie, ja sobie to teraz zrobię od razu. Tylko to zrobimy tak, żeby mnie automatycznie odtabowało do YouTube'a, dobra. Gdzie ta winda? Jeszcze kawałek przed nami, dobra. Znowu z tym niestety. Też nie chujowo idzie walka, dawno nie grałem. Okej, dobra, widzę, że mamy... Mamy tych oczywiście braci nocy, którzy się tutaj ciągle odrespiają też. My chcemy się udać na górę. O. Okej. To jest winda w dół. Trochę nie to, co chciałem. Tak po prawdzie, bardziej myślałem o windzie w górę. Więc jeszcze raz, czy ja mogę ją przyzwać? Oby, bo jak nie, to trochę smutno. Dobrze było, a nie, chyba mogę. Tu wystarczy, że się wespnę do góry i będę mógł chyba ją jakoś sobie przywołać.
A, ona tu jest po prostu, dobra. Zajebiście, bo dzięki temu mogę tutaj szybko wrócić. Dobrze wiedzieć. Więc dobra, jesteśmy tutaj, teraz musimy tylko wrócić przy modliszkę i za chwilę zobaczycie, bo wy oczywiście nie widzicie tego, co ja widzę, kiedy się alt-tabuję, bo mam ustawione przechwytywanie samej gry. Wait, że mnie teraz dobrze pobiegł, ale dobrze biegnę. Tak, tak, tutaj. Tak, tu będziemy mieli swingowanie się. O kurwa, masz jeszcze jedna tu siostra? Skuter. Dobra, a i jedna rzecz jeszcze, bo kiedy byłem w drodze do tego pierwszego miejsca, gdzie byliśmy, to zdobyłem punkt umiejętności, tylko widzę, że ten punkt umiejętności to mi jeszcze raczej nic nie daje, bo jest tylko jeden. Tak więc będziemy sobie dalej je zbierać. A na razie ciśniemy dalej, choć bili. Nie zgub się. O kurwa. No tak, tak to jest. Się nie używa tego, co trzeba. Okej. I teraz tak, to już jest gdzieś tutaj niedaleko. To jest gdzieś tutaj w tej niższej części. O tutaj dokładnie. Gdzie zaznaczyłem przed chwilą. O, jeden pałek się tutaj ostał. No kurwa mać, chciałem, no właśnie, mu wyjechać. Dobra, czyli musimy zejść tam niżej. Akurat tam przeciwnicy niestety chyba będą. To jest dokładniej tutaj, gdzieś. Tak, tutaj. I trochę przed siebie. Czyli co, gdzieś tu? Chyba tak. Okej, dobra, to się drzwi otworzyły. Myślałem, że coś mnie będzie atakować. No, coś mnie tak czy siak będzie atakować. To będą siostrzyczki Merin. Dawaj, bić z tym, bo. Kurwa, Maciek, tu jest w pizdu. I się z nimi tak masakrycznie walczy. Generalnie. No dobra, okej, wycięte chyba wszystkie. I generalnie nie zeskanowaliśmy sobie tego czegoś żółtego. O właśnie, proszę bardzo. Tak więc zróbmy to. I to są właśnie grzybonie. Grzybonie są niezbędnym składnikiem tuszu wykorzystywanego przez siostry i braci nocy do wykonywania tatuaży. Ich owocniki są gotowane, dopóki nie zmienią się w gęstą, żółtawą papkę. Jest ona następnie mieszana z gliną, popiołem lub innym barwnikiem, aby uzyskać różne kolory. Dobra, czyli co, w takim razie Datomira oficjalnie zeksplorowana na maksa. Tak więc dobra, jedziemy w takim razie dalej, wracamy na nasz statek. Zabieramy naszą załogę i lecimy na kolejną planetę. Myślę, że polecimy na Ilum, bo na Ilum zbyt wiele rzeczy nam chyba nie zostało. Także to chyba będzie najszybsze, najprostsze. Z wami pewnie już o niczym nie porozmawiam. Let's not linger in this place. Dobra, tak więc już lecimy. Skoro tak bardzo, moja droga, nie chcesz. O, ja się nie mylę, zebraliśmy jakieś nasiona, czyli je sobie włożymy tutaj. Albo i nie zebraliśmy? O, jednak nie. No dobra, to nic. Być może już odkładałem do tego. W każdym razie, chodźmy, użyjmy skolo stołu. Tutaj z Sire raczej też nie porozmawiamy. I jak mówiłem, wydaje mi się, że Ilum będzie najlepszą opcją aktualnie. Datomira jest na 100%. Na Zefo nam zostało bardzo dużo rzeczy, tak więc to będzie dłuższe posiedzenie. Na Bogano niezbyt wiele, może Bogano. Ale na Ilum jeszcze mniej, tak więc polecimy na Ilum. Ilum, później Bogano. Zefo i pewnie Kashyyyk. If the order thing is rebuilt, do you think any Jedi will come out of hiding? What makes you think there are a Jedi hiding? No, I'm just curious. Is there someone specific you're thinking of? Well, growing up, we heard tales of a green, pointy-eared, legendary Jedi Master, and... Are you talking about Master Yoda? Yes, he is very legendary. Wait, what? Who? No, no, I'm talking about Master Yaddle. The Jedi High Council member? Yeah, we all have our dreams, okay? Let me have mine. No problem. What, Yaddle? Czy ty... Time to land, get up here. Okej, to był ciekawy dialog. To jest też fajne. Trzeba podróżować pomiędzy tymi planetami w zakończeniu gry, bo tu są takie fajne teksty czasami. No dobra, lądujemy w takim razie na Ilum. Wow! Okej, ciekawie to wygląda. Czy tak było wcześniej? No nie wiem. W każdym razie lądujemy. Czekajcie, czy tam jest Billy? Billy się zbagował. XD. No dobra. To było co najmniej ciekawe. Sir, w ogóle załoga, macie coś dla mnie ciekawego do powiedzenia? Hey, Merin. What would the Empire ever want from this icy wasteland? Ilum isn't a very welcoming planet, but it's a sacred place for Jedi. We find the crystals that power our lightsabers here. So they are mining this planet to desecrate Jedi culture?
It's hard to tell what the real goal is, but those crystals are powerful. Pardon us, Cal. We are in conversation. No, widzę w bardzo głośnej konwersacji, ale okej. Okay. O, coś nam wyrosło. A nie, to już było. Myślałem, jak się dziwnie zlało, myślałem, że to nowa roślinka. Grease? It smells good, Grease. Don't flatter me, kid. It always smells good. When will you learn to take a compliment? What's your secret? My great-grandma had too many culinary secrets to count. But I gotta admit, this batch was extra special. And why is that? Because it was cooked with tender, loving care and my good spoon. Oh, so you finally found it. What is so special about this spoon? It looks ordinary to me. What? What's special? How is it that you Night Sisters cast spells, but can't see the magic in the little things? Do you use that spoon for conjuring? Conjuring? Cal, buddy, please tell me she's not gonna use my spoon to raise the dead. When we first met, I didn't really take you as a caring about plants kind of guy. Oh yeah? What did you think about me? Mostly that you weren't thrilled to have me on board. I'm the captain of the ship. Yeah, that's right. I still am. And you better make sure that witch lady knows it too. Oh, she does. Just hard to take that smiling face of yours seriously. Yeah, I know. Hey, I can't help it if I'm gorgeous, Cal. Burdened with the curse of beauty my entire life. Oh, glad you haven't let it hold you back, Captain. Thanks, kid. How are your plants doing, Grease? Can you believe these things are still growing? Oh, they grow up so fast. You're like their parent. Yeah, maybe I am. I learned from the best. Your parents? My great-grandma. Parents weren't really around that much. Wasn't easy on Lateron. Sorry to hear that. Of course, they didn't make it any easier for themselves. What do you mean? Let's just say I learned a bit of my risk-taking from them. Ah, I see. You know, you got a lot more going for you than gambling. I know, I know. My great-grandma would kill me if she knew about the mess I got myself into. This is greasy time, kid. Go someplace else for a while. No dobra, to póki co tyle. W takim razie co, ruszamy na Ilum. No i myślę, że po prostu będę to robił z poradnikiem tak od początku, żeby po prostu nie tracić zbytnio mojego i waszego czasu na jakieś ewentualne backtrackingowanie. Przelecimy sobie, myślę, po kolei. W miarę. Tylko tak, odpalę sobie ten poradnik na PowerPixie, gdzie są wszystkie rzeczy, bo tutaj mamy też trochę innych rzeczy, to później coś ewentualnie specyficznie będziemy szukać. All collectibles, location guide, proszę bardzo. Oczywiście wy tego nie widzicie, ale musimy wierzyć na słowo, że właśnie to patrzę. I szukamy sobie po Ctrl F-ie. Halo, Ctrl F-ie działaj. Ilum. Planet Ilum, dobra. No, także teraz się zastanawiam, jak to mi najszybciej będzie patrzeć, bo tak. Zresztą dobra, zobaczmy wpierw, jeśli chodzi o bazę danych na Ilum. Powierzchnia Ilum, nie mamy jednego, nie mamy jednego genu, nie mamy jednej kongregacji i Imperium na Ilum też jednego nie mamy. Dobra, powierzchnia Ilum, nie mamy trójeczki. Okej, okay, nauk Jedi nie mamy jedyneczki. Kongregacji nie mamy czwóreczki i tak tego nie zapamiętam, ale tu dwójki nie mamy, dobra. Czyli tak, tutaj trzy, tutaj jeden, dobra, i to wpierw sobie poszukam. The Gathering to będą nauki Jedi, The Gathering, ewentualnie to będzie The Gathering, nie wiem jak tutaj to jest przetłumaczone. Jedi Studies jest na pewno, czyli nauki Jedi jedynkę mamy gdzie, bo tego od razu nie mam, muszę sobie luknąć. Okej, okay, to ciekawe. Jak ja tego nie złapałem, nie wiem. Najgorsze jest to, że tutaj screeny są tak malutkie. Aha, ale to jest gdzieś na górze przy takim kamionku tu. Dobra, to już sobie poradzę, myślę, bezpośrednio z mapą samą. Czyli tak, jesteśmy tutaj. Gdzieś tu powinny być drzwi tylko dla imperialnych, ale ja ich w ogóle nie widzę. O, dobra, to jest aż tu? Nie. Nie, no to jest gdzieś na początku tej lokacji. Wow, to ja tu czegoś ostro nie zeksplorowałem w takim razie. Bo tu w ogóle jest jeszcze jakieś takie jedno miejsce, którego ja nie widziałem. Znaczy wiadomo, wtedy była jakaś ta burza, tak więc ciężko to było zobaczyć cokolwiek. Ale jakbym nie miał tutaj
jednej całej dużej chyba lokacji, albo ja coś źle na tą mapę patrzę, za chwilę to zweryfikuję. A nie, no bo tu jest taki klif. Dobra, czekajcie. Tu jest Mantis, czy jest to na lewo od Mantisa, jeżeli się patrzymy w ten sposób? Aha, czyli to jest dosłownie gdzieś tu. Okej. That's kinda not good, because I don't know where to start even. Ale no dobra, zobaczymy. Nie wiem, no że musimy przejść tędy. To jest właśnie najgorsze w takich poradnikach pisanych, nie do końca... Do końca wiadomo co, gdzie, jak i po co. A, chyba że to jest na tej półce skalnej i na nią pewnie możemy się dostać. Tylko i wyłącznie wchodząc tutaj. No to by wychodziło. Okej. No dobra, słychać szturmowców, ale na razie... Na razie ich sobie darujemy. Zastanawiam się, czy to jest gdzieś tu, czy ja już to przeszedłem. Dobra, wiecie co? Chyba będę musiał sobie... przeczytać, co tu pisze. When you get to the giant stone structure, which you can climb with your claws, climb to the very top and onto a platform. Follow it around to the left and find a crystal plinth containing this echo. Okej, czyli chyba mamy się wspiąć tu w pizdu na górę. Na to wychodzi. No dobra. To lecimy w takim razie. Tutaj chyba nic więcej po drodze nie ma. O ile się... Chyba, że to chodzi o tą półkę, ale nie, no ja chyba się na nią wspinałem i tam nic nie było. O ile się nie mylę, ale zobaczmy. Bo być może coś pominąłem, bo wtedy mało było widać. Tak naprawdę. Aha, bo tu już wchodziłem... Aha, dobra, ja wtedy chyba nie poszedłem dalej. A to musi być tutaj na samej górze. Na to by wychodziło. I prawda, tego nie zeksplorowałem. Ja tu od razu poszedłem do świątyni Jedi, wydaje mi się. A później o tym kompletnie zapomniałem, że tutaj nie byłem i tak wyszło, że tego nie mam zebranego. Zobaczcie za te lekkie lagi. Gdzieś mam na otwieranym trochę rzeczy w tyle, być może dlatego. O, już echo widzimy, proszę bardzo. Mamy to tutaj, zbierzmy sobie. Great Jedi meditated here. He returned at points throughout his life to contemplate his many adventures and trials. Okej. Mistrz Marty Cameron. Okej. Pomnik umieszczony w tym miejscu do medytacji, często wykorzystywany przez czcigodnego mistrza Jedi Marty Kapelusznika Camerona. Powracał tu wielokrotnie w trakcie swojego życia, by rozmyślać o swoich przygodach i osiągnięciach. Dobra, czyli to mamy. O właśnie, ja o tym mówiłem, tu jest jakieś w ogóle przejście. Ono było na czerwono na poradniku, bo ktoś tu musiał być przed tym, jak zdobył ten miecz świetlny, czyli tak czy siak tutaj by trzeba było z mieczem wracać, żeby to miało sens. I mamy skrzyneczkę od razu. I to jest chyba jedna skrzyneczka na Ilum, jaką zostawiłem. Tak mi się wydaje. Nowy materiał na punch, nawet ładny. Co ja teraz mam? A wiecie co, zmienimy sobie, bo takie nawet przyjemne. Z takim żółtym dziabongiem. Do Bidiego nam pasuje. Dobra. Oj, możemy coś zbadać tutaj. Gdzie dokładnie? Coś mi to pokazywało, zbadaj. Czy to był bug? O! Definitely worth the climb. When I saw it for the first time, I was almost as small as you. Not nearly as brave, though. Okej, czyli to tylko zafascynowanie się widokiem. Dobra. W takim razie to mamy. Teraz tak, przejrzyjmy sobie od razu bazę danych, czego nie mamy. Jeśli chodzi o Ilum, powierzchni Ilum jedynki nie mamy. Czwórki właściwie. Nie, trójki. Trójki, dobra. Czyli powierzchnia Ilum. Zaraz zobaczymy sobie. Arena Jedi Temple, czyli to już jest raczej gdzieś dalej. The Gathering. The Gathering to też nie The Gathering. I coś czuję, że tyle jest w tym poradniku. Dobra. Dlatego, że w tym poradniku nie ma wszystkich, a także w takim razie co sobie szukamy? Powierzchnia Ilum. To w takim razie wpiszemy sobie tutaj Ilum Surface. Czy coś takiego? Nie wiem, jak to lokacja się może nazywać.
O, dobra, jest. Illum Terrain to się nazywa. Nie wiem dlaczego akurat taka, nie Surface, ale okej. I szukamy sobie trójki. Wait. Nie, cóż. Czego sobie szukamy na powierzchni? Trójki, tak, dobrze. Okej, okay, na wszelki wypadek musiałem sprawdzić. Trójka jest gdzieś na samym końcu, czyli gdzieś pewnie daleko, daleko w środku. Tak. Okej, okay, czyli musimy wejść pizu do środka i zacząć tu. Dobra, to dopiero kiedy tam dojdę, to ewentualnie coś zrobię. Jeszcze ewentualnie kongregacja. To jest pewnie The Gathering. I tutaj potrzebujemy czwórki. I tu gdzieś ta czwórka była, dobra. A, tylko właśnie, to patrzenie. Aha, ale to jest dokładnie mniej więcej w tym samym miejscu, tak jak patrzę. Okej. Okay. Czyli chyba tak czy siak idziemy tam właśnie. Bo Imperium na Ilum to już zakładam, że jest gdzieś indziej. Dobra, czyli już wam pokazuję, gdzie się musimy dostać. Sam to sobie przy okazji wyczaję na mapie. Musimy się dostać mniej więcej tutaj. Tutaj na tej półce jest The Gathering, a gdzieś tam dalej jest coś innego, dobra. Czyli tak, teraz musimy sobie zejść. Fuck. Czekaj, się nie mogłem tego złapać. Nie mam bylego pojęcia. Dobra, bo stąd chyba tam nie przejdę. Muszę zejść niżej i do świątyni Jedi i dopiero tak mogę przejść. Ewentualnie w sumie mogę od razu do świątyni zejść. O, dobra, okej. Okay. Teraz się jakoś Kale złapał. Teraz możemy zeskoczyć na sam dół i tędy będzie dużo szybciej wejść do środka. I oczywiście mam szturmowców. To jest najgorsze. Będziemy musieli niestety ich sobie pokonać. Ała! Ty gnoju. Kurwa mać. Ale mi chujowo idzie ta walka. Okej. Okay. Wow. Zrobiłem jeszcze idealny unik, tylko niewiele mi to dało. Tak naprawdę. Dobra. Zlecimy dalej. Teraz to powinno pójść w miarę sprawnie, w miarę szybko. O! Proszę bardzo. Mamy dziabongów do pokonania. Tak, nic nie widzę. Au. Dobra. Aha, czyli to jest boss. Tamto to jest jakiś tam dziabąg. Dobra. Ten dziabąg mu pomaga i to jest niedobrze. Że tego dziabąga pomagającego bym wpierw pokonał. Ała. Kurwa mać, dobra. Weźmy sobie, zróbmy tak. I zabijmy go w końcu. Dobra. Z tym. Dobra. Ała. Ario, tak się dałem. Dobra. Ała, no. Kurwa, gość jest wkurwiający, szczerze. Dobra. Ojeju, ale słabo. Nic nie widzę. Okej. Okay. No dobra, powinien za chwilę... Oła, paść. Dobra. Okej. Okay. Zróbmy sobie freestyle'u. Dobra, nice. I Ronsia poszła. Detor i Repip pokonany. Spoko. Przy okazji miniboss jeszcze nas czekał. Zdobyto punkt umiejętności. O, to być może sobie teraz coś fajnego kupimy. Dobrze, spoko. Zamedytujmy sobie tutaj. Zobaczmy sobie drzewko. Co sobie kupimy? Dobra, już tam teraz to nawet nie będę mocno patrzeć. Niech będzie to, powiedzmy. Nie wiem, co to robi. Pozwala chyba przyciągać bardziej wrogów. Okej. Możemy ich sobie nabijać. Rzadko z tego pewnie będę korzystał, o ile w ogóle. A i to w ogóle było za jeden punkt, no dobra. To nic, idziemy dalej. W każdym razie. I za chwilę będziemy chyba w jaskini już tej, której mamy być. Bo tu po drodze jeszcze pewnie trochę czeka nas przeciwników nie do końca przyjemnych. Za chwilę pewnie się coś perch trooperzy pojawił i tak dalej. No ale miejmy nadzieję, że sobie poradzimy. Nie mam tego pojęcia, gdzie jest ta skrzynka. W sumie mogłem od tego zacząć, żeby gdzieś tutaj nie pominąć w którejś z tych lokacji skrzynki. A to zaraz sobie lukniemy. Czy tutaj mamy jeszcze jak... A, no tak, w wodzie nie lukniemy. Musimy sobie wskoczyć tutaj. I na twardy grunt. Ale dobra, w świątyni Jedi nic nie mamy. Tutaj też mamy zbadane, czyli tutaj nam brakuje... Tutaj nam tak naprawdę brakuje tylko zbadania, czyli tego jednego sekretu. A skrzynka jest gdzieś jeszcze indziej. Ciekawym gdzie, ale... Ale zobaczymy. Dobra, tutaj mamy przejście dalej. Skaczemy. A może teraz tu nie będzie tak dużo przeciwników, ale to dobrze. No, przynajmniej sobie szybciej to ogarniemy. Moglibyśmy mieli tutaj jeszcze walczyć z jakąś dużą ilością imperialnych, to by było nie za przyjemnie. Okay.
I za chwilę powinniśmy być na miejscu, tylko trochę od dupy strony, ale to chyba nie będzie przeszkadzać. Zresztą dobra, już widzę, że jakby skacząc tutaj, to już zrobiłem, że na pewno będę od dobrej strony, nie ma opcji, że teraz dojadę gdzieś w to miejsce od góry, bo zjechałem sobie po tym lodzie. No idź, Kale, halo! Dobra, czyli jesteśmy tutaj i to jest dosłownie to miejsce, w którym mieliśmy być. Zaczniemy sobie od tego The Gathering, bo to wiem dokładnie, gdzie mniej więcej jest. Chociaż nie wiem dokładnie, jak tam się dostać, ale to raczej ogarnę. Bo to jest na tej półce tutaj. Tylko czy ona jest jakby climbable? Powinna być. Tak, jest tylko. Ciężko to trochę zauważyć. Dlatego mi tu nie było, a może i byłem? Dobra, to w takim razie nie do końca jednak wiem, gdzie to jest. No dawaj, to było mniej więcej tutaj zaznaczone. Dobra, czekajcie, muszę sobie to powiększyć. Aha, dobra. To jednak trochę źle spojrzałem chyba. Tylko, że to jest... Nie wiem, tak jakby tutaj, ale tutaj wyższego poziomu nie ma. Wait, what? Czekajcie, bo coś mi się tu nie zgadza. Z tym, co ja tu mam na minimapce. Oj, wybaczcie, że tak zostawiłem, ale przy okazji mogę sobie zobaczyć. To jest ciekawe, bo ja tego tutaj nie mam w ogóle oznaczonego. Ale nad nami też nic nie ma. Wait, what? Jakby ja jestem przekonany, że jestem w dobrym miejscu. Ale jakby gra tego nie stwierdza. Tam niżej raczej zeskoczyć nie mogę, plus nic tam nie ma. Tutaj też nic nie ma. No nie wiem, no mogę zrobić wallruna tutaj, ale... Chyba poza szturmowcami tutaj nie ma nikogo. Nie wiem. Zobaczymy. Wow, czemu wszystkie dźwięku nie było? Ciekawe. Okej, dobra. Ała. Ała, dobra, zróbmy sobie spowolnienie czasu. Nice. Tak, you are the last one. No wait, ale to coś mi się mocno nie zgadza. Bo to jest zdecydowanie w tym miejscu. Nie wiem, jakby tu od góry. Więc coś tam cofnę. Ale tam nad nami nie ma żadnego miejsca, które ja bym widział. Dobra, czekajcie, a... Tutaj to tego też nie ma. Nigdzie, nie. Nie widać. Obsunijmy sobie tutaj. No to musi być cholera gdzieś tutaj. No nie chcę patrzeć tego na filmie, ale chyba to było 10 tysięcy razy szybsze. Jeju, dosłownie, nie wiem, gdzie to jest. Dobra, w takim razie no muszę sobie zobaczyć film, bo inaczej to ja chyba wiele z tego nie rozkminię. Jedi Fallen Order Illum The Gathering. Proszę bardzo. Mamy wszystkie databanki. Szukamy czwórki. Number 6, number 4 tutaj. No tak, i jest goście dosłownie w tym samym miejscu, co ja jestem. Pokazuję, gdzie to jest w porównaniu do modliszki. Dobra, ja chcę wiedzieć, jak tam dojść. No tak, no przeskoczył sobie, jest mniej więcej w tym samym miejscu, gdzie ja. Jest teraz dosłownie w tym samym miejscu, gdzie ja. I się wspina po tym lodzie. O kurwa, dobra. No tak, na to ja bym sam nie wpadł. Tu się wspięliśmy po tym lodzie. A generalnie ten lód idzie też w dół. Mówię, na to sam bym w życiu nie wpadł. Dobra, zobaczymy. Teraz już sobie sam poradzę, proszę bardzo. Mamy echo. Więc zobaczmy. A youngling dropped this during your test. She was so scared of failing. Brings back some memories. Strach adeptki. Właściwie nie adepta. Zasobnik pozostawiony przez adepta, który zmagał się ze strachem i frustracją. Mówię, sam bym nie wpadł, żeby tutaj zejść. Dobra. Czego tu jeszcze nie mamy w takim razie? Nie mamy tylko i wyłącznie Imperium na Illum. Które jest gdzieś pewnie dalej. Ale tak, ja bym sobie wpierw... Mogę skoczyć kurwa jakby do tyłu? Nie mogę. Jesus Christ. No dobra. A w sumie... O, mam pomysła. Bo mogę zrobić tak. O, właśnie. Dobra, a gdzie nie mamy skrzynki? Takie moje jeszcze
stanie zebranej tutaj. Tylko to jest nadal dla mnie zablokowane. What? To ciekawe. Dobra, tu już się będę musiał chyba poradzić stroną. The Gathering. To nie. Imperial Trench. Okej, okay, ale... Ciekawe, wait. Gdzie to jest? Tutaj, dobra. Aha, i tam... Dobra, to jest mniej więcej tutaj, gdzie te drzwi. Tylko jak tam się teraz dostać? Tu na górę na pewno. Okej, okay, tak więc chodźmy do góry. Zbierzemy sobie też w tym odcinku, chciałbym wymaksować Illum. Tam też gdzieś podejrzewam jest te Imperium całe. Czy tutaj damy jakkolwiek radę teraz przejść szybciej, na pewno nie nurkując, nie chciałbym nurkować, wolałbym jakoś tam przebiec po prostu. Bo fajnie było, jakby już teraz Illum bym miał skończone. Dobra, na wszelki wypadek sobie grę zapiszę. Jakby mnie mieli imperialni dopaść czy coś, to na wszelki wypadek sobie save'a zrobimy. Czy ja się jestem w stanie tam teraz przeswingować? Nie jestem chyba się tam teraz w stanie przeswingować. Ale tu jestem w stanie sobie przejść, dobra. Okej, okay, czyli linka aktualnie nie, ale możemy jakoś tam się dostać, na szczęście. A i to jest w ogóle chyba do tej lokacji, do której mamy się dostać. Mam wrażenie, bo chyba tu nie byliśmy. Tak, dokładnie. I tu mamy skrzyneczkę. Więc zobaczmy. Dobra, nowy materiał na miecz, Duraplast. I Billy chce coś zeskanować, tylko zanim to, to mamy jeszcze tego dziabonga do pokonania. Dobra, Billy, i zeskanuj mi, co tam jeszcze masz. Imperialne urządzenie. Imperialne urządzenie generujące energię i generują energię, kontrolują temperaturę wnętrz obiektów przemysłowych dzięki wykorzystaniu energii geotermalnej pochodzącej z jądra planety. Proces ten ma wiele szkodliwych produktów ubocznych i działa wyniszczająco na dziewiczy ekosystem. No właśnie, i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o Illum. No i to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Tutaj sobie otworzyliśmy to przejście, tak więc Illum oficjalnie zeksplorowane. Cała planeta nam się teraz wyświetla jako zaliczona i mam też zabrane wszystkie wpisy z bazy danych, tak więc zajebiście. W ogóle jeśli chodzi o fortecę inkwizytorów, na szczęście mamy wszystko. Na Illum. A wait, ja nie zebrałem tego jeszcze z powierzchni. Tylko teraz już nie pamiętam, gdzie to miało być. Ale dobra. Ogarniemy to sobie w tym odcinku jeszcze, dobra, żeby zeksplorować to Illum zaraz. Bo gdzieś to miałem tutaj. Aha, no tak, bo ja już miałem odpalić film, tylko zebrałem co innego. Czyli tak, musimy przeskoczyć sobie na tą półkę, za chwilę będziemy musieli się troszeczkę cofnąć. Ale widzę, że chyba wejść tutaj na górę, gdzie mniej więcej tutaj dochodziliśmy, tak więc jest jeśli o to chodzi, spoko. Okej, okay, czyli jesteśmy na tej półce. Tu zeskakujemy, gdzie byliśmy, gdzie dochodziliśmy tutaj. Aha, i to jest po prostu tam, dobra. Czyli tak, możemy się swingnąć teraz na linię. To będzie szybciej. I generalnie to jest dosłownie tutaj za rogiem. Musimy sobie tylko przejść po tym lodzie tutaj i Billy coś tutaj nam będzie chciał zeskanować, proszę bardzo. Tak więc zobaczmy. Kryształy Kyber. Illum to jedna z niewielu planet w galaktyce, na których formują się potężne kryształy Kyber. Minerały te w wyjątkowy sposób rezonują ze skupioną energią poprzez moc, wykazując zbiorową świadomość, która pomaga im komunikować się między sobą i istotami żywymi. W ramach szkolenia Jedi adepci byli wysłani do kryształowych jaskiń na Illum, aby wydobyć kryształ, a następnie skonstruować własne miecze świetlne. No i tym sposobem dopiero zeksplorowaliśmy sobie Illum. Tak więc cóż, ja sobie tylko jeszcze zapiszę grę, no ale w tym odcinku tak czy siak to by było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. W kolejnym lecimy na Kashyyyk albo na Zepho. Na Zepho na pewno mamy sporo do zeksplorowania, na Kashyyyku chyba też, tak więc zastanowię się jeszcze, co zrobimy w pierwszej kolejności. Być może Kashyyyk, a dopiero później Zepho na końcu Bogano. Taki jest wstępny plan. Tak czy jak w tym odcinku to było na tyle, tak więc jeszcze raz mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.